Cześć, mamy koniec stycznia, początek lutego, a więc początek mnożenia królików. Okres rozrodczy dzisiaj właśnie zaczniemy. Pokażę może, to jest samiec, który robi robotę i teraz będzie miał co robić przez najbliższy tydzień. Przynajmniej ma tu 5 kobitek wokoło siebie. Wszystkie trzeba tutaj dopracować. Zaczynamy od tej. To jest samiczka, która jest ze mną od samego początku, jako pierwsza. Ją zakupiłem z młodymi, także dzisiaj właśnie samczyk będzie miał fajnie. Tutaj wiele nie trzeba, bo tutaj akcja się już zaczęła, także bardzo szybko. Króliki jakoś nie potrzebują. Nie w tą stronę, panie! Dobra, zostawmy ich może razem. Nie wiem, czy już do czegoś doszło. W każdym razie raczej nie. O! Po temacie. Potrzebowali jednak troszeczkę intymności. Zostawimy ich na do wieczora, może nawet do jutra. Zobaczymy, czy się będą gryźć, bo to dużo zależy od tego, jak się, że tak powiem, dogaduje samiec z samicą. Także zostawimy ich tu samym sobie. Jutro samiec będzie miał odpoczynek i kolejne samiczki będą w kolejnych dniach. Mamy początek lutego. 4 tygodnie trwa ciąża, 8 tygodni trwa karmienie, że tak powiem, królików przez matkę i przebywanie królików z matką. Czyli za jakieś 3 miesiące powinny pojawić się młode, a więc to będzie maj. Już powinna być zielonka i zaczniemy sezon odchowu królików. Oczywiście się wtedy już tu nie będziemy mieścić, bo jak będziemy rozdzielać młode od samic, no to trzeba będzie się przenieść tutaj. Tu mamy produkcję, że tak powiem, wygaszoną. Klatki są zdezynfekowane, wyczyszczone. Taka w sumie kwarantanna zimowa się im przyda. Wszystkie króliki są tam, jest im tam na pewno cieplej, tutaj jest beton. Zimą na pewno mają przyjemniej tam. I co? W maju wszystko się tutaj zapełni, także będziemy działać. Także tymczasem na dzisiaj dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.